Trójka dla Ukrainy. Ten koncert zacznie się dosłownie za kilkanaście już minut, można tak powiedzieć. Ze mną jest Anastazja Litwiniuk z zespołu Szokolad. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, bo dostałem informację, że każdy członek waszego zespołu pochodzi jakby z trochę innej z innego muzycznego świata. To jakbyś mogła ich tak szybciutko przedstawić? No, na razie to jesteśmy tutaj we dwójkę, ja i Igor, mój mąż. I właśnie to zaczynaliśmy ten Szokolad, ten projekt, ja, Igor i Dana, jaka śpiewa w zespole Dagadana. Ale też my przyszliśmy ze świata muzyki klasycznej, bo studiowali muzykę klasyczną w akademiach, w szkole i tak dalej, ale zwrócili trochę na stronę jazzu i na stronę takim miksowania jazzu i muzyki ludowej i dotychczas już z tej strony nie schodzimy. Okej, no to powiedz w takim razie, wasza muzyka to, jeżeli da się ją w jakikolwiek sposób zaszufladkować? No to jest takie bardzo trudne pytanie. Ja by tak określiła, że to jest taki world music, nie? Bo mieszamy muzykę jazzową z ludową, z ludowymi piosenkami ukraińskimi i z czasem z jakimiś groove'ami i elektroniką też. I to tak trudno się określić czymś, co to jest taka ta muzyka. Taki miks i może world music, bo world music to się określa, że miksują nie muzykę ludową z czymś tam. No to coś takiego. Okej, no jak będzie, to się przekonamy, mam nadzieję, już lada moment na scenie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Powiedz, choć zakładam, że to nie są łatwe tematy, jak bardzo zmieniło się wasze życie w ciągu ostatnich miesięcy? W ciągu ostatniego miesiąca zmieniło się kardynalnie nasze życie, bo musieliśmy wyjechać nagle ze swojego domu, ze swojego, rzucić życie i wszystko. I udało się nam wyjechać we trójkę rodziną z mężem i z córką, bo wyjechali rano 24 od razu, wsiadliśmy w samochód i wyjechali. I jeszcze do wieczora wypuszczali wszystkich. I teraz jesteśmy tutaj razem i dobrze, że jesteśmy razem i możemy grać razem. I właśnie, że robimy co możemy, bo na początku w ogóle nie mogliśmy grać, nie mogliśmy nic robić powiązanego z muzyką, bo było bardzo trudno. A teraz pomyśleliśmy, że muzyka to jest nasze życie i muzyką możemy też i do ludzi donosić to co możemy o ukraińskiej kulturze i też możemy zbierać jakieś pieniądze dla Ukrainy, też jak gramy koncerty charytatywne, to też to robimy, ale co dalej będzie w życiu, to nie wiem, nie myślałam, że w moim wieku będzie zmieniać życie. Będzie na dobrze, nowo. Będzie dobrze i tej wersji się trzymamy. To ta jedna dumka moja, że ty nie mija, ale twoja duszko moja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Anastazja Litwiniuk.